Drodzy księża, kochani siostry i bracia, tutaj obecni w świątyni, w sanktuarium, ale jednocześnie łączący się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej, bo żartując, można by powiedzieć, że COVID-19 jest bardzo ekumeniczny, dotyka wszystkich bez względu na przynależność do konkretnego kościoła. I też łączy nas, łączy nasze siły w walce z pandemią, zachęca nas do większej troski o siebie nawzajem. Przeżywamy naprawdę wyjątkowe chwile, przepełnione wdzięcznością i radością za to wspólne spotkanie w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Pomimo, jak powiedziałem, pandemii, zdołaliśmy się zgromadzić razem, chociaż każda modlitwa jest ważna, każda ma swoją moc i każda modlitwa podoba się Panu Bogu. Ale dzisiaj dziękujemy Bogu za to spotkanie, a ja pragnę wyrazić wdzięczność każdemu z was, drogie siostry, drodzy bracia, za tę bezcenną obecność i w pierwszej kolejności jeszcze raz chcę pozdrowić tutaj w Janowie naszych ekumenicznych gości, z którymi świętujemy jedność, jak powiedział ksiądz profesor, w Bogu, ale oczywiście dążymy do jedności widzialnej, która będzie darem Ducha Świętego i której kształt i czas i miejsce objawi nam Duch Święty i On tę jedność zrealizuje. W przeczytanej Ewangelii Pan Jezus nazywa siebie winnym krzewem, a nas winoroślami, które z niego wyrastają. Mówi, że jeśli pragniemy, jeśli chcemy żyć naprawdę pełnią życia, to musimy być z nim złączeni, gdyż bez niego nic nie możemy uczynić. I stąd bierze się zachęta Pana Jezusa: trwajcie we mnie, a ja będę trwać w was. Być wszczepionym w Chrystusa, niczym gałązki winnego krzewu, oznacza trwać właśnie w Jego miłości. Iść zawsze razem z Nim, dać się poprowadzić, mieć ten sam oddech, takie same tchnienie, co Duch Święty. W praktyce przyjmować natchnienia Ducha Świętego, okazywać im posłuszeństwo, dać się prowadzić. Święty Paweł mówi w pewnym momencie do jednej ze wspólnot: macie dać się prowadzić Pismu Świętemu, przez Pismo mówi do nas Duch. I to wszystko dokonuje się podczas modlitwy, gdy oddajemy się całkowicie Bogu, składając siebie w Jego ręce na wzór Chrystusa, który mówił do Ojca: nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. I w ten sposób ludzkie życie przybiera formę winorośli, gałązki złączonej z winnym krzewem, z Chrystusem. Gałązki, która nie chce już żyć sama, na własną rękę, lecz stanowi jedno z pniem winnego krzewu. Wie, że inaczej od razu by uschła. Oczywiście po każdej stronie, w każdym z wyznań, w każdym z kościołów są radykalni apologeci, którzy będą mówili: tylko my. Ale my wiemy, że i po jednej, i drugiej stronie są zielone gałązki, uschnięte, a wszystko zależy od tego, czy jesteśmy złączeni z Chrystusem, bo ta Jego limfa, On sam nas łączy. On daje nam życie i dlatego, jak mówi hasło, temat tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, mamy trwać w Jego miłości nieustannie. Winorośle wyrastające z winnego krzewu żyją jednocześnie dla innych winorośli i dopiero razem z nimi stanowią całość. I taki jest właśnie Kościół Jezusa Chrystusa, który razem tworzymy,
pomimo istniejących podziałów. Każda Twoja i moja decyzja są nie tylko jakąś indywidualną drogą do zbawienia. Twoja i moja decyzja jest decyzją dla nas wszystkich. To jest decyzja podejmowana dla innych. I ja muszę mieć tego świadomość. Chociaż należę do innej wspólnoty, strukturalnie, hierarchicznie, czasami doktrynalnie, ale Kościół jest jeden, święty, powszechny, apostolski. I każdy z nas nie żyje tylko dla siebie, ale żyje przede wszystkim dla Boga i żyje dla innych, dla całej wspólnoty. Jak powiedziałem, naszym celem jest osiągnięcie widzialnej jedności, której szczytem będzie wspólne celebrowanie Najświętszej Eucharystii. Jednak najpierw musimy budować między sobą jedność duchową. Przypomina mi się, jak już pewnie prawie 10 lat temu w Syrii dotkniętej wojną terroryści, integraliści islamscy porwali dwóch metropolitów prawosławnych, w tym jeden był bratem patriarchy. I wtedy jezuita Paolo Dall'Olio, który odbudował stary klasztor z IV wieku, Marmussa, 100 kilometrów od Damaszku, on miał dobre relacje z muzułmanami i zaryzykował, pewnie już dzisiaj nie żyje, przeszedł na stronę terrorystów, żeby ratować tych dwóch metropolitów. Dzisiaj oni są u Boga, ale miłość wzajemna ich połączyła. Krew przelana ich połączyła. To jest ta duchowa jedność. Krew przelana za Chrystusa, słyszeliśmy niedawno zupełnie w Etiopii. Żołnierze rozstrzelali 750 chrześcijan w Aksum, stare miasto, gdzie według tradycji Etiopczycy ortodoksyjni przechowują Arkę Przymierza, przywiezioną z Jerozolimy. Ci chrześcijanie to nasi bracia, nasze siostry i nasi bracia. Ich krew przelana jest naszą krwią. Tu jest jedność. Chrystus umiera za wszystkich. Przelewa krew za wszystkich. I ta ofiara składana dzisiaj w różnych częściach świata przez chrześcijan jest uczestnictwem w ofierze Chrystusa za nas wszystkich, za zbawienie świata. Pewnie, że wzajemne relacje nie zawsze są łatwe, zarówno jeśli chodzi o dialog doktrynalny, jak i w kwestiach praktycznych. Może czasami dialog jest łatwiejszy, taki, bo jak się siedzi za stołem i każdy mówi swoje i ktoś jeszcze spisuje, a później są wspólne wnioski. A kwestie praktyczne czasami bywają trudne. Każdy z nas ma bowiem własną tożsamość i dzięki Bogu i powinien tę tożsamość pogłębiać. I nie może tej tożsamości się wyzbywać i nie może jej mieszać z innymi, w jakimś synkretyzmie. Każdy musi wiedzieć, kim jest. Ale to jest bogactwo, którym nawzajem się wymieniamy, które wcale nie stanowi przeszkody na drodze do jedności. Papież Franciszek, kiedy mówi o jedności, to przywołuje obraz wielościanu, figury wielościanu. Jak powiedziałem, nie wiemy, jak ta jedność się zrealizuje, urzeczywistnie, ale prawdziwymi przeszkodami na drodze jedności są inne rzeczy. To jest nasz grzech, pycha, zamknięcie się na innych, lenistwo. I te grzechy każdy z nas powinien przezwyciężać w sobie poprzez duchowe nawrócenie i wtedy
i wtedy będziemy krok do przodu we wzajemnych relacjach. Dlatego potrzebujemy takich nabożeństw jak to dzisiejsze. Potrzebujemy wspólnych spotkań, rozmów, dialogu, działania, abyśmy trwając wspólnie w miłości Chrystusowej wydali jak najwięcej dorodnych owoców. Przekonanie o tym, że nasze zaangażowanie podoba się Bogu, modlimy się więc dzisiaj o jedność chrześcijan. Pan Jezus zapewnia nas przecież, jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Amen.